To jest jakiś kosmos. Po prostu to jest kosmos. Ci krakowiacy jeżdżą jak po prostu nienormalni. Tam chyba z 4 razy ktoś by we mnie wdupcył. Żadnego drugiego takiego popa prańca nie ma. Ile razy jeszcze można wyjść i wejść do wana i jebnąć drzwiami? Dzień dobry mototrykerzy, z tej strony Piotrek, ale o tym już pewnie doskonale wiecie. Zaczął się weekend majowy, więc trzeba z niego korzystać i tym oto sposobem zaplanowałem sobie trasę na 2 dni, więc Suzy gotowa, spakowana, ja wsiadam i zaczynamy kolejną dłuższą przygodę. A gdzie? Oglądajcie dalej. 7 pobudka. Śniadanie, kawa, wsiadam na motocykl i o 8 wyjazd. Przeciskam się przez już zakorkowany Kraków, o którym opowiem wam później, bo nie tak to wszystko wyglądało, jak się spodziewałem. Natomiast z każdą chwilą widoki robiły się coraz lepsze, droga robiła się coraz pustsza i zbliżałem się powoli, powoli do mojego celu. Natomiast w pewnym momencie zreflektowałem się, że przecież tam, gdzie jadę, złotówkami nie zapłacę, więc zaczęły się poszukiwania kantoru. Google Maps przyszło jak zwykle z pomocą i już po chwili w Myślenicach znalazłem mój pośredni punkt docelowy, mianowicie kantor. Szybka przerwa, wymiana waluty i lecimy dalej. Pani w okienku, mega sympatyczna, dostałem nawet krówkę, którą później oddałem, bo stwierdziłem, kurde, przecież ona mi się roztopi. Wiecie jak to jest, no temperatury były wysokie. Ja w okolicy jeziora Czorsztyńskiego, na którym planuję sobie zrobić postój, natomiast ci krakowiacy jeżdżą jak po prostu nienormalni, tam chyba z 4 razy ktoś by we mnie wdupcył. No, a ja sobie siedzę na stacji, nawadniam się power ride'em i za chwilę jadę dalej. Kierowałem się na południe, a im dalej na południe, tym bardziej górzyście, bardziej kręcie i bardziej zielono, czyli to wszystko, co po prostu mnie fascynuje, to wszystko, co uwielbiam i to wszystko sprawia, że po prostu wsiadam na motocykl i chcę jechać, podziwiać i doznawać tego wszystkiego. Ci, którzy już trochę mnie oglądają, wiedzą, że niezły ze mnie wariat. Moje życie to tak naprawdę od jakiegoś czasu jeden wielki spontan, za co je po prostu uwielbiam. Dlatego wiecie, tu nie ma wody nagle, która jest potrzebna. Tu nie ma euro. Dlaczego? Dlatego, że ja żyję chwilą. Po prostu wsiadam, wymyślam sobie, że jadę, bo wszystko było pozamykane, nie było gdzie tego euro kupić. Byłem po środku podkrakowskich wsi, do Krakowa mi się nie chciało jechać i wiecie, czasem z minusów robią się plusy, bo jest kolejne odkrycie, kolejna przygoda, znowu coś trzeba na szybko zorganizować i to wszystko sprawia, że ten motocykl jest idealny. A tu taki mały psikus, jadę świeżo wyremontowaną drogą i nagle co zakręt, to centralnie, na każdym zakręcie pełno kamieni, piachu. No teraz wiem, dlaczego trzeba uważać i niekoniecznie trzeba zawsze zapierdalać. Gdyby nie wspomniane kamienie, piasek, czyli pozostałości chyba prawdopodobnie po remoncie tej drogi, byłaby ona idealna, naprawdę. Nigdy jeszcze nie jechałem tak krętą drogą do tej pory. Cieszy mnie ten fakt, że jest to jeszcze na terenie Polski. Niezmiernie fajnie jest podróżować taką drogą. Jestem mega podjarany, a widoki, których doświadczam, to po prostu jakaś bajka i poezja. Mordeczki, mordeczki, dotarłem. Normalnie jest taki widok, że kopara opada. Zobaczcie na to. Nie wiem, czy będziecie widzieć. O. To
jest jakiś w ogóle kosmos i te zakręty, jeden za drugim, zakręt za zakrętem, zakręt za zakrętem, ja palę fajkę i lecę dalej. Ja to po prostu uwielbiam, uwielbiam. Czasem od tak przełamywać swoje jakieś bariery, lęki, robić jakiś progres? Dajcie znać w komentarzu. Ja bardzo często mam na coś takiego ochotę. Tutaj wybrałem się w boczną drogę szutrem, by sprawdzić, czy dam radę na tym ciężkim klocku, ale skoro inni dają radę, to dlaczego w sumie by nie? Opony Metzeler Turenz, co prawda z niewielkim bieżnikiem, ale dały jeszcze radę. Warto. Było naprawdę warto dla tego widoku. Znajduję się na Słowacji. Pogoda cały czas dopisuje. Na Słowacji niestety jeździ się dosyć wolno, a to dlatego, że mandaty wysokie i policja jakoś nie bardzo lubi Polaków, ale to takie informacje gdzieś tam dostałem przed wyjazdem. Natomiast jest przepięknie. Jest tak przepięknie, że urywa dupę. Zaraz tu szukam jakiegoś miejsca, żeby sobie stanąć, zrobię sobie kawę, zjem sobie bułę, a może znajdę jeszcze jakąś knajpkę fajną, zobaczymy. Tymczasem brakuje słów, jadę dosłownie 60-70 na godzinę max, bo to jest jakiś kosmos, po prostu to jest kosmos, cała ta droga. Jest niesamowita. Niesamowita. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się tutaj wybrać. Zatrzymałem się, bo wydawało mi się, że tu jest fajny parking i będzie cicho. Tylko obok są roboty drogowe. Pracuje młot pneumatyczny. Jadę zaraz dalej. Jechałem nad jezioro Serbskie Pleso, coś takiego. Mega miejscówka w ogóle. Dobra, zobaczyłem co miałem zobaczyć i zawijam się stąd, bo jest mega gorąco. Ja już jestem głodny i chcę w końcu ściągnąć szyby te motocyklowe ciuchy. Polecam tu wpaść. Parking jest przy samym jeziorze, można tu wjechać na 15 minut za darmożkę, więc na spokojnie sobie zobaczycie, możecie tu posiedzieć, kawki się napić, jest tu bardzo dużo jakiejś infrastruktury turystycznej.
ale jaja. Jestem sam. Sam jak palec na polu kempingowym, nie ma nikogo. Żadnego drugiego takiego popa prańca nie ma, żeby pod Tatry, pod namiot przyjechał. Powiem wam naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem. Zobaczcie, tam owce. Tam owce, po drugiej stronie jakieś krowy. Nie ma tu żywego ducha. Przyjechałem na miejsce, jest godzina 14, po 14. Łazienka, petarda, prysznic, mega, wszystko wysprzątane, zadbane. No i właścicielka, która jest Słowaczką o imieniu Jana, nie mówi po angielsku, mówi po niemiecku, po słowacku i po polsku, więc trochę po polsku, więc się dogadacie i powiem wam, że ja tu jestem naprawdę sam. Od razu mi opowiedziała historię, nie wiem gdzie jest ta góra, o chyba tam, Krywań. Podobno to jest ich narodowy symbol. I historię o aniele, który swoim skrzydłem zahaczył o tą górę i dlatego ta góra właśnie tak wygląda. Odświeżyłem się delikatnie. No i biorę się za rozkładanie namiotu. Dobra kochani, jak widzicie, coś a la ravioli, czy tam jakieś inne makaronki się gotują, a ja popowiadam wam co nieco o, ale to będzie dobre, o dzisiejszej drodze. No otóż tak, wyruszyłem jak wspominałem z podkrakowskiej wsi, do przejechania miałem, kurde nie pamiętam, 300... Około 300 km. Chciałem zahaczyć o Czorsztyn. Zalew Czorsztyński, jezioro Czorsztyńskie, coś takiego. I później bocznymi drogami sobie zacząć objazd od wschodu Tatr. I wjechać na część słowacką. No i teraz od samego początku. Trochę mnie słońce razi. Generalnie Kraków to jest po prostu dramat, jak ci ludzie tam jeżdżą. Czterokrotnie ktoś usiłował mnie zabić. Chcieli we mnie wjechać samochodem. To jest jakiś po prostu jakaś masakra, wiecie. Oni w dupie mają migacze, w dupie mają wszystko, po prostu nie patrzą na nic. Cały czas myślałem, że po Krakowie najlepiej będzie jeździło się na skuterze, na motocyklu. No i jeździ się fajnie, ale jest to po prostu mega niebezpieczna. Przeżyłem Kraków. W Myślenicach zatrzymałem się w kantorze, żeby wymienić trochę złotówek na euro. Pani z kempingu powiedziała, że można płacić tylko gotówką. No to dobra. Euro wymienione. No i jadę dalej. I jechało się po prostu majestatycznie. Trasę sobie tak ułożyłem, że wiodła ona fajnymi, krętymi drogami. Później już, że tak powiem, dołączyłem do tej standardowej objazdówki, którą większość z was jeździ, kiedy wybiera się na pętlę wokół Tatr. I było mega. Ja jestem po prostu w niebo wzięty tymi widokami. I tym wszystkim,
dla mnie to jest kosmos. Dla mnie to jest po prostu to wszystko, co ja chciałem doświadczać, doświadczam. I to mi się podoba. To mi się po prostu podoba. Po tej mega przyjemnej drodze, na której w sumie nie wydarzyło się nic takiego spektakularnego, oprócz podziwiania tego wszystkiego, co widzicie za moimi plecami. W granicach godziny 14:30-15 dotarłem na kemping. Na kemping po słowackiej stronie, kemping na Słowacji, prowadzony przez Janę. I muszę wam powiedzieć, że jestem tak zaskoczony. Po prostu kobitka sobie zrobiła pole kempingowe za swoim własnym domem. Za swoim własnym domem, gdzie jest mega duży, długi plac, takie podwórko, z ładnie przystrzyżoną trawą. Widać, że ktoś o to cały czas dba, pielęgnuje to wszystko. Byłem skorzystać z łazienki, później na pewno pokażę wam jakieś przebitki. Wiecie co, no full profeska, no nie? Łazienki generalnie, no prawie jak macie w domach. Łazienka, kuchnia, wszystko jest do dyspozycji, dwa prysznice. Nie wiem, czy to nie za mało jak na taki obieg, bo nie wiem, ile w sezonie tu ludzi przybywa. Natomiast na chwilę obecną jestem tu sam. Jestem tu sam i jest zacnie. Robię sobie jedzonko. Po drodze skonsumowałem gdzieś tam na stacji benzynowej jedną bułę i już mnie trochę głodek, że tak powiem, wziął. Namiot już rozstawiam, wydaje mi się, dosyć szybko. Nie sprawia mi to najmniejszych problemów. To, co zauważyłem, bo jest to druga wyprawa, wiecie, druga samotna podróż na motocyklu, na taką odległość, jeszcze z noclegiem pod namiotem. Dla mnie to jest absolutna nowość, tak? Ci, którzy oglądali wcześniejsze odcinki, na pewno wiedzą. Natomiast udało mi się spakować optymalnie niż ostatnio. Przede wszystkim, skoro jadę na jedną noc, ja nie potrzebuję mieć ze sobą, Bóg wie ile, ciuchów cywilnych, które są po prostu mi zbędne. O, dobra, bo czekajcie, bo teraz jest ten moment, gdzie trzeba by to odcedzić, tylko nie wiem gdzie. Dodamy sobie sosiwa. Żona mi w ogóle kupiła i taki dobry makaron, i sosiwo, i powiedziała: mistrzu, będziesz to miał nawet na dwa razy. Więc tak jak powiedziała, tak ja uczyniłem, podzieliłem sobie na dwie porcje i wydaje mi się, że bez problemu właśnie na dwie porcje wystarczy. Tylko o ile pakowanie swoje zoptymalizowałem, to kochani, nie zoptymalizowałem jednego. Cały czas mam z zestawu tego garka dwie takie, ni to widelec, ni to łyżka, takie gówna. To są po prostu gówna, to się nie nadaje do niczego. Ani nie zjecie tym zupy, ani nie zjecie tym makaronu. Więc nie wiem, dlaczego w dalszym ciągu nie wziąłem ze sobą normalnego widelca i normalnej łyżki. W planie jest zakup tam jakiejś, nie wiem, pseudo-tytanowej, tak? Mówię pseudo, bo trochę się z tego nabijam. Nie wiem, co się tak wszyscy... Dlaczego jest taki hype, na wiecie, na tytanowe rzeczy. Tytanowy garnek, który nagrzewa się generalnie dłużej i ma gorsze przewodnictwo cieplne niż stalowy. Tak, wiem, mniej waży. Mniej waży o parę gram i jest, ma powłokę taką antybakteryjną, tak? Coś tam jest niby takiego. Natomiast nieważne. Ja biorę to, co ze sobą mam. Już się trochę nauczyłem, że
Są też rzeczy, na których nie opłaca się oszczędzać, nie opłaca się iść na jakieś tam, wiecie, kompromisy, tak jak buty, takie jak rękawiczki, takie jak namiot, takie jak mata, no tutaj jeszcze ja poszedłem na kompromis, takie jak śpiwór, bo to są rzeczy, które kupujecie na lata i po to, żeby one spełniały swoje zadania, a nie żebyście pojechali, deszczyk spadnie, a wy macie mokre stopy i, że tak powiem, po 100 kilometrach nie wiecie, jak się nazywacie i zaraz będziecie chcieli wracać do domu. Wstałem, ale tu jest pięknie i cudownie, ale zawsze coś musi być nie tak, chyba już doszedłem do wniosku takiego, no czekajcie, zaleję sobie jeszcze kawę, na każdym kempingu, i to nie chodzi o jakieś tam narzekanie, wiecie, o jakieś tego typu niuanse, tu chodzi bardziej o przedstawianie faktów i, no i po prostu nowe doświadczenia. Na ostatnim kempingu w Czechach, w czeskiej Szwajcarii, poznałem, co to znaczy trafić na imprezowych turystów. Tutaj natomiast na kempingu u Jany przyjechały jeszcze oprócz mnie dwie ekipy. Pierwsza to młodzi rowerzyści z Polski. No i tu wiecie, spanie pod namiotem, wspólny flow i tak dalej. Druga ekipa, również z Polski, przyjechała jakimś Volkswagenem przerobionym na kampera, ale takim z rozsuwanymi drzwiami. Wczoraj wieczorem zastanawiałem się, ile razy jeszcze można wyjść i wejść do vana i jebnąć drzwiami w nocy. Kurwa, powiem wam, ja wiem, że to jest pole kempingowe, że ono jest otwarte dla wszystkich, ale myślę sobie, no bez jaj, ile razy można, naprawdę, i to nie było tak, że ile razy na zasadzie raz w godzinę, co godzinę, tylko to było tak, drzwiami jeb 30 sekund przerwy, otwieranie, zamykanie, otwieranie, zamykanie, otwieranie, zamykanie, kurwa, no, nie było nic innego słychać, prócz otwierania i zamykania drzwi, ale widocznie tak musiał być, no taki urok kempingów. Ja kawkę już mam. Idę się teraz trochę oporządzić, wypadałoby. Natomiast miejsce jest naprawdę zajebiste. W nocy strasznie wiało. Nie wiem, pewnie był jakiś halny i wiało kosmicznie. Ja rozłożyłem namiot pod jednym, chyba nie, są dwa, trzy drzewa. Ja rozłożyłem pod jednym z nich akurat na polu namiotowym. I tak się zastanawiałem, czy pierdyknie na mnie to drzewo, czy może jednak jeszcze nie tej nocy. Naprawdę wiało bardzo. Natomiast to, co muszę wam powiedzieć, zastosowałem sobie taki patent. Ostatnio mi było trochę zimno od ziemi w Czechach. Natomiast tutaj wykorzystałem moją kurtkę puchową i stwierdziłem, że skoro jej przecież nie mam ubranej, to podłożę ją sobie pod śpiwór, na wysokości lędźwi, tyłka pleców generalnie. I powiem wam, że albo w nocy nie było tak zimno, ale mam wrażenie, że jednak było, bo
było zimniej niż w Czechach, jakieś, nie wiem, 7 stopni, 6 w nocy, to spało się całkiem komfortowo. Także ja powoli szykuję się, znaczy szykuję się do drogi, to dużo powiedziane. Na spokojnie, nikt mnie nie goni. Kawka, śniadanko, poczekam jak namiot wyschnie tym razem. Nie będę go składał jakiegoś wilgotnego i uderzamy na Mestow, Liptowski Mikulasz, chyba coś takiego, tam być może zajadę sobie nad jeziorko, no i później już wjeżdżam do Polski, do później. Słyszę sobie namiot, motor już prawie ogarnięty i przygotowany, jeszcze teraz śniadanko. Śniadanko. A co dzisiaj na śniadanko? O, no takie makarony. Śniadanie zjedzone, kalorie uzupełnione, to czas ruszać w drogę. I znowu kręte drogi, piękne widoki i ja. Przy drodze można zauważyć też wiele niezwykłych rzeczy, jak samoloty, helikoptery poprzerabiane na jakieś restauracje, dom do góry nogami i inne sprawy. Po paru chwilach minąłem Tatralandię i udałem się dalej w stronę północną, w stronę granicy już z Polską. Po drodze udało mi się zaliczyć jeszcze kilka wjazdów, kilka zjazdów. No naprawdę, nie wiem czy wszyscy się tym jaracie, ja niezmiernie. To jazda motocyklem to jest jak danie małemu dziecku zabawki. Po prostu człowiek nie ma dosyć, cały czas chce się więcej i więcej i więcej. I no nie wiem, to jest dla mnie mega, mega niesamowite. To dostarcza tyle endorfin. I tak uzależnia, że ho, 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 ciągle chce się więcej. Niestety człowiek nie wielbłąd, napić od czasu do czasu też się musi. Tutaj na punkcie widokowym spotkałem fajnego gościa, który ze swoim synem wybrał się w tripa i wspólnie podróżują. Nie wiem jak ty mototrekerze, ale ja uwielbiam kofole, tym bardziej będąc na Słowacji czy też w Czechach, Atalana prosto z kega. Smakuje wprost wybornie w towarzystwie już mniej wybornego hot doga. Anko, panko, jak widzicie, ale nie motocykla, tylko trzeba siebie zatankować, bo jest tak gorąco, że trzeba pamiętać o tym, żeby pić dużo wody. Ta przygoda wydaje się nie mieć końca. Zjechałem w jedną z bocznych ścieżek. Mały offroad, ale delikatny, delikatny. I proszę bardzo. Trochę udało się zmoczyć, bo jest mega piekota. Mega, mega, mega. No a teraz modlę się, żebym tak jak tu wjechał, to stąd wyjechał. No i lecimy w stronę Krakowa. Kochani, podsumowując, drugi dzień to w granicach 234 km. Które przebiegły sprawnie, bez najmniejszych problemów. Natomiast ja jestem przeszczęśliwy, przeszczęśliwy, uwielbiam to, ale o tym już nieraz słyszeliście. Podsumowując raz jeszcze tą trasę, była ona przepiękna, cudowna i na pewno jeszcze nieraz ją pokonam. Tymczasem wy koniecznie, jeśli dotarliście do tego momentu, jesteście turbo świrami, już możecie dostać plakietkę mototrackera. Natomiast kochani, napiszcie w komentarzu, co wam się podobało, czego było za mało, czego było za dużo. Ja postaram się dostosowywać ten format jak najbardziej do was, po to, żeby wam się po prostu dobrze to oglądało, tego starego głupka. Natomiast no bez waszych opinii to nie będzie po prostu możliwe, tak? Nie będę wiedział, w którą iść stronę. Czy więcej jazdy, czy więcej gadania, czy więcej gotowania i tak dalej, i tak dalej. Piszcie koniecznie w komentarzu. Raz jeszcze dzięki, że dotarłeś do tego momentu. Mordeczko, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Hej!